No i teraz dalszy ciąg mojej, można powiedzieć, rehabilitacji. No, mam orzeczenie na staw biodrowy, na, w ogóle na kręgosłup, na staw biodrowy, sprawy ortopedyczne. Można powiedzieć, za słowem pierwszego lekarza prowadzącego, że no, jest jakiś wynik postępowania zwyrodnienia stawu biodrowego i powiedzmy kręgosłupa po sporcie też. I tak mam wiele szczęścia, co mi mówią lekarze, że się pilnowałem, że mając ponad 50 lat stażu i robiąc takie numery w przeszłości, które ja robiłem, bo w tym jest akrobatyka, w tym są różne wariactwa związane z pady przez skrzynię gimnastyczną, ze skrzyni gimnastycznej, salta i tak dalej. Nigdy nie dałem się bić po głowie. W judo miałem oczywiście problem, no to był kolano, gdzie i tak miałem też szczęście. Później sprawa Achillesa, która mi się ciągła od judo i nastąpiła w późniejszym okresie przy treningu również. Ale Achillesa mi robiła medycyna sportowa, więc jest ok. Co do biodra, pracuję nad nim bardzo ciężko, 2,5 roku. Miałem skierowanie na operację, ale powiedziałem lekarzowi prowadzącego, w końcu ja jestem po kulturze fizycznej, więc wiem, że na rehabilitację czeka się ponad rok. Ja nie miałem najmniejszej szansy nigdzie się dostać na jakąkolwiek specjalistyczną rehabilitację. Notabene koleżanka do mnie dzwoniła tydzień temu, po złamaniu ręki ma skierowanie od lekarza na rehabilitację i najbliższy termin jest ponad rok w Rybniku. Więc ja postanowiłem sam. No i wyniki mam. Stworzenie specyficznego programu, projektu rehabilitacji ruchu. Ja weryfikuję jakby trzy poziomy rehabilitacji. Rehabilitacja kliniczna to nie mój temat. Rehabilitacja ogólna to są przychodnie lekarskie i rehabilitacja ruchu w kulturze fizycznej i tu się znajduje w całości. Zresztą za słowem profesora AWF-u, który powiedział, że my mamy podstawę gimnastyki podstawowej, a w połączeniu jeszcze z chińskim tai chi daje to właśnie taką rehabilitację ruchu, która może być w ramach tego działu kultury fizycznej jak najbardziej przeznaczona dla seniorów, dla osób nawet dorosłych, którzy potrzebują jakiegoś wsparcia ruchowego. No i dla osób niepełnosprawnych, gdzie nie jest konieczna ta specjalistyczna, kierunkowa rehabilitacja kliniczna. No to cóż, no, zrobię sobie małą próbę, wygłupiać się nie mam zamiaru. Moja zasada jest cały czas taka sama, że słucham lekarzy, nie wychodzę przez szereg i mam to zawsze na uwadze. No ale też jakiś progres, ja taki jestem, no ja muszę mieć jakiś progres do przodu, ja nie będę czegoś w miejscu. Ja się nie mogę zakotwiczyć, psychologia, był szacunek dla pani z psychologii w Rybniku, które mi też dużo dopowiedziały do projektów. To zakotwiczenie nie może być w starości, nie, tak zwane. Jest taki temat psychologii społecznej, zakotwiczenie. Nie może być coś takiego. Ja się nie zakotwiczam, ja idę dalej. Ja fascynuje mnie neurobiologia w tej chwili, fascynuje mózg nasz i po tych wszystkich moich ćwiczeniach, jak tak powiem, umysłu, medytacji, w tym przejściu, później dalszym, kontemplacja to jest po prostu coś, to jest odlot. Ale to nie teraz tu miejsce, żeby o tym mówić. Idę do przodu. No to cóż, no trochę sobie po tą nóżką pokażę jedno ćwiczenie na rehabilitację stawu biodrowego, bardzo fajne. U mnie jest prawa strona, więc trzeba na nią uważać. Ale to, co pokazałem w tej części pierwszej, fascynuje mnie energia, ponadczasowość w tym wszystkim. To mnie fascynuje. Raz. Dwa. Trzy. O, pięknie. A, pięknie, jak Bruce Lee. Raz,
zauważyć, że nie robię pełnego obrotu, bo się boję. Robię obrót całkowicie w takim kanale, bo nauczyłem się właśnie ta medytacja uważności, świadomość tu i teraz. Nauczyłem się chronić moje biodro, czyli nie robię do końca, żeby go nie skręcić. Cały czas go pilnuję. Dlatego są ćwiczenia potrzebne, okalających ścięgien, mięśni, żeby to wszystko było razem zgrane. Dlatego się nie wygłupiam przy obrotówkach. Raz. Nie przechodzę, bo to już czuję. No i ćwiczenie na sam biodrowy, bardzo fajne, by jest tu kolanko, o, można sobie raz, dwa i sobie ćwiczyć. Trzy, cztery i pięć. Jak się czuje, Janek? Jeszcze mam dwie grupy w pracy. No, czuć, no. Ale nie czuć tak mocno, jest ok. No nic, korzystam jeszcze z przerwy. Wszystkiego dobrego życzę.